Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność po raz pierwszy gościć na kanale jest ze mną pan Tomasz Terlikowski, myślę, że znany Państwu. Dzień dobry, panie Tomaszu. Bardzo mi. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o polityce Watykanu, a raczej nie wiem, czy to nazwać polityce, czy braku tej polityki wobec tego, co się dzieje na, na wschodzie, wobec tego, co się dzieje na Ukrainie. Może tak na początek, jakie właściwie dzisiaj postawy oczekują katolicy, zgromadzeni katolicy, chrześcijanie w kościele rzymsko-katolickim od papieża? Bo mam wrażenie, że przez ostatnie tygodnie Pojawiła się jakaś taka presja o to, żeby papież w pewien sposób mówił o konflikcie tak, a nie inaczej. Mówił tak, jakbyśmy chcieli mówić. Pytanie, czy, czy papież ma spełniać czyjeś oczekiwania, w szczególności tej polskiej części. To jest bardziej skomplikowane, no właśnie dlatego, że tak naprawdę nie ma jednego stanowiska katolików na świecie. Pamiętajmy, że ogromna rzesza katolików mieszka w Ameryce Łacińskiej, gdzie sympatie wobec Rosji są o wiele większe niż wobec Stanów Zjednoczonych, i gdzie ta propaganda rosyjska, która mówi, że na Ukrainie czy w Ukrainie toczy się wojna zastępcza proxy war, jest bardzo mocno przyjmowana bardzo wielu katolików mieszka w krajach azjatyckich te państwa wcale nie przyjmują jednoznacznego stanowiska i możemy założyć że katolicy tam mieszkający także nie mają jednoznacznego stanowiska jeśli spojrzymy się na Włochy żeby pozostać w Europie to niektóre z ruchów katolickich szczególnie wspólnota Świętego Idziego Sant'Egidio bardzo mocno działa na rzecz dialogu z Rosją i uczestniczyła w ostatnich ogromnych manifestacjach przeciwko wysyłaniu broni włoskiej do Ukrainy. No, co pokazuje, że katolicy są w tej sprawie podzieleni. Natomiast, jeśli ja dobrze rozumiem pana pytanie, to pan się pyta w dużej mierze o stanowisko polskich katolików, czy szerzej katolików Europy Środkowo-Wschodniej, także katolików, możemy to chyba powiedzieć, amerykańskich. Czy szerzej anglosaskich, bo tą różnicę widzimy, i części katolików niemieckich też dalece, czy niemieckojęzycznych też dalece nie wszystkich. No więc w tych środowiskach widzimy bardzo wyraźnie taki postulat, żeby papież, ja bym powiedział łagodnie, patrzył się na ten konflikt bardziej realistycznie, a mniej z perspektywy pocztówek z Kremla albo powieści Fiodora Dostojewskiego. Dlaczego? No dlatego, że kiedy słyszymy, że papież mówi, że on, się, on wolałby nie mówić, że to jest wojna Rosjan, to jako argument podaje rzekomy wielki humanizm rosyjskiej kultury. Ja pisałem doktorat z filozofii rosyjskiej, magisterium zresztą również, jestem wielbicielem Fiodora Dostojewskiego, ale wszystko można powiedzieć o kulturze rosyjskiej poza tym, że ona jest jednowymiarowo humanistyczna. To znaczy, nawet ci pisarze, jak Fiodor Dostojewski, u których znajdziemy głębokie pokłady humanizmu, kiedy zaczynają pisać o polityce, a kiedy zaczynają uprawiać publicystykę, stają się bardzo często agresywnymi rosyjskimi imperialistami. Przekonanego o głębokiej zgniliźnie Zachodu i o tym, że Kościół Katolicki, no, to jest tak naprawdę narzędzie. Słego ducha, to zresztą widać także w powieściach, ale to zostawmy, bo to nie odbiera mu wielkości jako pisarzowi. Natomiast na pewno pokazuje, że patrzenie na naród rosyjski, jako na naród wielkich humanistów, no, jest przynajmniej niespójne. I to tym bardziej zaskakuje, że papież często mówi o walce z kolonializmem. Zapominając, że wprawdzie Rosja dokonywała swojej ekspansji wokół siebie, ale bardzo często traktowała narody podbite kolonialnie, to nie był, nie był tak agresywny kolonializm jak ten kolonializm czasem zachodni, to widać w pamiętnikach, wspomnieniach np. francuskich oficerów, którzy przypływali na Syberię, czy na to daleko wschodnie wybrzeże rosyjskie i byli zaskoczeni, że azjatyccy obywatele. Rosji, Buriaci, Jakuci i inni normalnie służyli jako oficerowie w armii carskiej i na przykład domagali się od nich paszportów, co dla kolonialistów francuskich było oczywiście szokiem, to znaczy jak od nich czegokolwiek człowiek, który jest niebiały może wymagać. Więc był to, można powiedzieć, inny kolonializm, tym niemniej bywał on bardzo agresywny. No, w Związku Sowieckim przybrał już no, bardzo agresywne formy. Pamiętajmy wysiedlenia Całych narodów z jednego miejsca w drugie. Więc no, powiedziałbym, poznanie Rosji pozwala powiedzieć, że ten taki wyidealizowany bajkowy opis Rosji jest nieprawdziwy. I ja bym powiedział, od stolicy apostolskiej oczekiwałbym po prostu przyjęcia bardziej realistycznej wizji Rosji. Natomiast to jest pewnie oczekiwanie też idealistyczne i bajkowe, dlatego że pamiętajmy, poza dość krótkim okresem, kiedy papieżem był Polak. Pojrzenie, przynajmniej od Jana XXIII, na Rosję było właśnie taki Związek Sowiecki. I Jan XXIII, Paweł VI i do pewnego stopnia Benedykt XVI mieli bardzo widealizowane postrzeganie Rosji i niestety do tego postrzegania, za czasów sowieckich przede wszystkim, bo Benedykt się nie mierzył z tym problemem, ale za czasów sowieckich dostosowywano politykę ostpolitik watykańską i ona to można. Jeśli papież Franciszek on to zresztą mówi, idzie tym tropem. Panie Tomaszu, panie redaktorze, co właściwie na temat sztuki prowadzenia wojny, jeżeli właściwie raczej tego, jak chrześcijanie powinien pojmować to, co się dzieje, mówi katechizm kościoła katolickiego. W dużej mierze mamy od bardzo wielu wieków ustaloną teorię wojny sprawiedliwej, czyli to jest wojna, która toczy się jako wojna obronna, chociaż oczywiście niektórzy Także z teologów mówią, może być uderzenie uprzedzające, to znaczy jest bardzo trudno ocenić, więc Kościół ostatnio niechętnie o tym mówi, o tak powiedzmy, dlatego że no, politycy mają to do siebie, że jak się mówi, może być uderzenie uprzedzające, to chętnie uderze uprzedzające, nawet jeżeli to nie jest potrzebne. Więc po pierwsze, musi być to wojna obronna. Po drugie, musi być możliwa do wygrania, o tak bym powiedział. To znaczy, no nie może być tak, że decydujemy się na obronę w sytuacji, kiedy zostaniemy po prostu całkowicie w ciągu kilku dni spacyfikowani, ale to jest oczywiście znowu ocena bardzo subiektywna. Pamiętajmy, pewnie wielu się wydawało, że Ukraina toczy taką wojnę. Okazało się, że nie, że się nie udało Rosji spacyfikować Ukrainy, chociaż jest krajem pięciokrotnie większym. Po trzecie, Środki muszą być adekwatne do sytuacji. Tak? To znaczy, ona musi być też prowadzona w sposób sprawiedliwy. Chociaż pamiętajmy, nawet jeśli jest prowadzona w sposób niesprawiedliwy, no to oceniamy wtedy te działania jako niesprawiedliwe i niemoralne. Sama wojna nadal pozostaje wojną sprawiedliwą. I wreszcie ostatnie rzecz. Kościół nie mówi, że w czasie tej wojny nie dzieje się zło, że ta wojna jest dobra. Tylko mówi odpowiedzialność moralną za to zło, Ponosi strona atakująca, ponosi strona agresywna. I teraz kościół ostatnio zaczął no, dokładać pewne elementy. Dlaczego? Dlatego, że pojawiła się nowy rodzaj broni, czyli broń masowego, masowej zagłady. Więc zaczęto więcej mówić o znaczeniu pokoju, i zaczęto przypominać, że obrona musi, no nie może doprowadzić do globalnej zagłady, o tak bym powiedział. Sam papież Franciszek jest w tej sprawie, nie chcę powiedzieć, wzajemnie sprzeczny, ale jego wypowiedzi są wzajemnie sprzeczne, dlatego że co jakiś czas mówi, że ta nauka już jest nieadekwatna i nieaktualna, nie ma wojen sprawiedliwych. Po czym kiedy analizuje tę wojnę, to. Posługuje się dokładnie kategoriami wojny sprawiedliwej, tylko co najwyżej używa innych określeń. Więc Kościół ma tutaj narzędzia i one są bardzo precyzyjne. Trudno znaleźć lepsze. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy porzucili teorię wojny sprawiedliwej, no to ostatecznie musielibyśmy powiedzieć, że każda wojna jest niesprawiedliwa. To by oznaczało, że obrona także obrona konieczna jest działaniem niesprawiedliwym. I nie wydaje się, żeby to komukolwiek służyło poza agresorami. No agresorzy wtedy mogą być niepełni satysfakcji. Więc to w największym skrócie i katechizm kościoła powtarza to nauczanie. Fratelli tut modyfikuje, ale powtórzę jeszcze raz, znajdziemy także w nim kryteria wojny sprawiedliwej, tylko ukryte pod inną nazwą. To jest tak, że właściwie Watykan, bo nie tylko oczywiście mowa o papieżu Franciszku, ale Watykan słyszy dzisiaj tę krytykę ze strony, nazwijmy, jakiejś części świata. Widzi to oburzenie, oczekiwania niektórych na to, żeby papież no, wysilił się na jakieś wielkie gesty, a nie tylko na to, żeby być jakimś mediatorem, cokolwiek by to nie znaczyło? Słyszy, dlatego że co jakiś czas widzimy wyjaśnienia. Co jakiś czas widzimy, że papież próbuje jakoś się odnieść. Papież albo jego służby prasowe. Po tym słynnym wydarzeniu, w którym papież mówiło o zamordowanej Darii Duginie, jako niewinnej dziewczynie, wydano oświadczenie wyjaśniające, także w końcu określające, kto jest agresorem, nazywające agresora po imieniu i tłumaczące o co chodziło. Widzimy, że co jakiś czas papież zapewnia, to zazwyczaj to ciekawe, dziennikarze do niego docierają w czasie podróży z różnych krajów i papież. Wyjaśnia, że to jest bardzo dobra polityka i nie ma sobie absolutnie nic do zarzucenia. Więc krytykę słyszy, natomiast jej nie przyjmuje. To trzeba też powiedzieć zupełnie jasno. Powiedzmy też otwarcie, że to nie jest tak. Że wszyscy urzędnicy watykańscy mają dokładnie takie same poglądy jak papież Franciszek. Jak się dobrze wsłuchamy to zobaczymy różnicę, to jest ciekawe. Kuria rzymska, oczywiście to wszyscy jej wysocy urzędnicy są obywatelami Watykanu. Ale skądś pochodzą? I trochę co innego mówi kardynał Kurt Koch, który jest szwajcarem, i który wydaje się, trochę lepiej rozumie tę wojnę. Trochę co innego mówi arcybiskup Paul Gallagher, który jest Brytyjczykiem. I który też dużo surowiej ocenia tę wojnę. Wprawdzie jeszcze parę miesięcy temu bardzo ostro krytykował w Moskwie Polskę, wpisując się w propagandę rosyjską, ale teraz widać, że to, co zobaczył, on zresztą był w Kijowie, to, co zobaczył, jednak mu mocno wstrząsnęło. Natomiast włoscy kardynałowie no, są niezwykle pacyfistyczni. Niestety, pacyfizm w tej sytuacji oznacza interes, bycie zgodnym z interesem agresora. To jest bolesne, ale tak to dokładnie wygląda. Więc. Watykan też jest podzielony. Papież słyszy tą krytykę, ale jej nie przyjmuje. W sytuacji naprawdę potężnej krytyki, szczególnie z Ukrainy, wykonuje takie gesty wycofania się, ale są często pozorne. Pamiętajmy, bardzo ostro był krytykowany papież, szczególnie w Ukrainie, przez ukraińskich grekokatolików i łacińskich katolików. Rzadko się zdarza, żeby arcybiskup Lwowa, arcybiskup Mokrzycki i arcybiskup. Patriarcha Światosław, oczywiście nie ma oficjalnie tytułu patriarchego, ale tak o nim mówią grekokatolicy, żeby otwarcie, oczywiście bardzo ostrożnie, ale odcinali się od stanowiska papieża. Wtedy tak było. W zasadzie się nie zdarza, żeby nuncjusz apostolski w jakimś kraju odcinał się od stanowiska stolicy apostolskiej. W momencie, kiedy mówimy o Drodze Krzyżowej, na której wspólną modlitwę miały czytać no, dwie przyjaciółki, Ukrainka i Rosjanka, tak właśnie było. I z tego Watykan się wycofał, no, każąc im nieść krzyż i milczeć. No, było to częściowe wycofanie, częściowe przyznanie się do błędu. Znaczy, było to częściowe wycofanie się, czy przyznanie się do błędu, szczerze mówiąc, wątpię. E, natomiast słyszę, ale nie reaguję. Papież jest bardziej niewolnikiem Ewangelii. Pytanie w jakim, nie wiem, czy to też dobre sformułowanie, ale tak, tak, tak na potrzebę rozmowy wykorzystam. Czy bardziej nie, niewolnikiem tych dyplomatycznych reguł? Ja myślę, że papież jest przede wszystkim dzieckiem swoich czasów i swojego miejsca. I my musimy o tym pamiętać. To znaczy, papież wielokrotnie opisywał wizję świata, jaką ma. I to jest wizja świata wielobiegunowego. No, jakie są w tej chwili no, trzy główne, czy jakie były jeszcze przed wybuchem tej wojny trzy główne bieguny, o których się mówiło? No, to był oczywiście Waszyngton, to był oczywiście Pekin i to była oczywiście, chociaż w mniejszym stopniu, Moskwa. Czy Moskwa dalej się zalicza do tych. Biegunów, no to oczywiście już będziemy mogli ocenić po końcu tej wojny. Wydaje się, że się już nie zalicza ani z perspektywy Pekinu, ani z perspektywy Waszyngtonu, bo poniosła za dużo ostatnio porażek. Ale to zostawmy, więc są trzy, trzy bieguny, myśli papież. I w związku z tym, że on ma doświadczenie Ameryki, które nie jest jednoznacznie pozytywne, no Ameryka Łacińska ma swoją historię, ma swoje rachunki krzywd gdzie stanami zjednoczonymi. Stany Zjednoczone często postępowały w krajach Ameryki Łacińskiej niezgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami. Więc można zarzucić Stanom Zjednoczonym hipokryzję i papież wydaje się myśleć w ten sposób. No i dokładnie tak samo jest z Rosją czy z Chinami. No one też niekiedy są pełne hipokryzji. Kłopot polega na tym, że jak się zdaje, ani papież, ani Stolica Apostolska nie rozumieją, że Putin atakując Ukrainę nie był pełen Hipokryzji. On naprawdę wierzył w to, że Ukraińcy nie są niezależnym narodem, są tylko częścią narodu rosyjskiego, no być może spolonizowaną, być może uwiedzioną fałszywymi urakami Zachodu, być może zwiedzioną przez NATO i jakichś innych złych ludzi, ale on nie był pełen hipokryzji. On naprawdę uważa, że jemu się Ukraina należy, więc on działa zgodnie z własnymi wartościami. I podobnie Chiny uważają, że mają prawo być najważniejszym krajem na świecie, i mają prawo zawalczyć o przewodniczenie na Pacyfiku, i mają prawo dążyć do polityki jednych Chin, czyli przejąć Tajwan. Więc papież wydaje się nie dostrzegać, że i Chiny, i Rosja po prostu wyznają inne wartości. I z perspektywy bezpieczeństwa światowego, możemy mieć wiele zastrzeżeń, Kościół może mieć wiele zastrzeżeń do polityki Stanów Zjednoczonych. Ale nie ma symetrii między Moskwą, Waszyngtonem a Pekinem. I to jest pierwsza rzecz. Myślę, że druga rzecz jest taka, że papież widzi rzeczywistość z trochę większej wysokości, albo może inaczej, z trochę innego punktu. Rzeczywiście z naszego punktu widzenia polskiego to nie jest zaskoczenie. To jest najważniejsza wojna ostatnich dziesięcioleci. Nie było ważniejszej. Ona jest dla nas niebywale ważna, także z perspektywy naszej przyszłości, naszej geopolityki, no trzeba sobie to zupełnie jasno powiedzieć. Ale z perspektywy Buenos Aires albo nawet z perspektywy stolicy apostolskiej, w tej chwili na świecie toczą się liczne inne, czasem o wiele bardziej krwawe wojny. Mamy sytuacje, w których rzeczywiście toczą się zastępcze wojny. W wielu miejscach i Stany Zjednoczone czy Chiny realnie prowadzą zastępcze wojny. Więc nawet jeśli papież nie ma racji, a moim zdaniem w tej sprawie nie ma racji, to nie jest wojna zastępcza. To jest wojna, klasyczna wojna o niepodległość i suwerenność pewnego narodu, który walczy o nią z imperium. Ale nawet jeśli papież nie ma racji, to ma powody, żeby tak sądzić. To znaczy, bo w wielu innych krajach rzeczywiście nie tak było. I to jest drugi wymiar. Bardzo istotny. I trzeci wymiar, powiedziałem, że papież jest dzieckiem swoich czasów. To jest czas lat 70., -tych, 80., -tych, czyli moment, w którym bardzo wielu katolików, zarówno w krajach latynoskich, jak i w Europie, dało się porwać takiemu naiwnemu pacyfizmowi. Wielu z nich wierzyło w niego naprawdę szczerze, chodziło na demonstracje, żeby się rozbroić. My już teraz wiemy, że przynajmniej część z organizatorów to byli po prostu agenci rosyjscy, sowieccy jeszcze wtedy, którzy no po prostu budowali sobie ruch, który miał rozbroić Zachód, ale wielu ludzi to nie byli agenci sowieccy, to byli ludzie, którzy szczerze wierzyli w ten dość naiwny pacyfizm. I myślę, że Franciszek no też do pewnego stopnia to nie jest naiwny pacyfista, ale. Do pewnego stopnia dał się porwać takim ideom. I to są te, te elementy. No a do tego, rzeczywiście jego najbliżsi współpracownicy są zwolennikami tej przed pawłowej Jost Polityk i ona również określa działania. Nie wyciągnięto, moim zdaniem, wystarczająco wniosków, z tego, um, z tego że tak, zwrot Jana Pawła II w kierunku. Bardziej jednoznacznej polityki wobec krajów komunistycznych, miał także swoje znaczenie w walce o wolność. To oczywiście nie jest tak, że Jan Paweł II sam obalił komunizm, to jest fikcja. Komunizm trochę obalił się sam, trochę obaliła go ekonomia. Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Ale Jan Paweł II także miał w tym swój udział. Kościół także miał w tym swój udział i stało się to między innymi dlatego, że zmieniono. Założenia watykańskiej polityki wschodniej. W połowie września papież Franciszek, mam wrażenie, stanął przed pytaniem: czy właściwie do Kijowa się wybrać? Taka potrzeba, z mojego punktu widzenia, coraz bardziej zaczęła się rodzić też w takiej przestrzeni publicznej. Papież pojechał do Kazachstanu. O ile dobrze pamiętam, później tłumaczenia stolicy apostolskiej, że papież nie ze względu na stan swojego zdrowia nie odwiedzi ukraińskiej stolicy. Teraz mieliśmy wizytę w Bahrajnie. Co stoi właściwie dzisiaj na przeszkodzie, żeby Watykan w tym Kijowie się pojawił? Wola papieża. Dlatego, że jakbyśmy się chcieli przyjrzeć, to ta debata na temat wizyty w w Ukrainie się pojawia bardzo wcześnie. My wiemy, że Andrzej Duda zaprosił papieża, prezydent Andrzej Duda zaprosił papieża do Polski, sugerując, że Polska mogłaby być albo takim zastępnikiem Ukrainy, albo właśnie przystankiem w drodze do Ukrainy. I to, to się stało już w kwietniu. Wiemy, że Władimir Zełęcki w czasie pierwszej już rozmowy w pierwszych dniach wojny także zaprosił papieża. Do Ukrainy. Wiemy, że robił to wielokrotnie Witalij Kliczko i w wypowiedziach publicznych mer Kijowa. Wiemy, że przekazywał to zaproszenie ambasador Ukrainy w Watykanie. Zresztą grekokatolik, praktykujący grekokatolik, bardzo zaangażowany, w maju się już pojawiły pierwsze zapowiedzi, że papież mógłby pojechać do Kijowa. Później w czerwcu znowu pojawiły się zapowiedzi, że tak może być, no ale nie wcześniej niż po pielgrzymce. Do Kanady. Po pielgrzymce w Kanadzie usłyszeliśmy, w drodze powrotnej usłyszeliśmy, że oczywiście nie ma przeszkód, a potem usłyszeliśmy, że jest poważna kontuzja nogi. Nikt nie neguje cierpienia papieża, to chciałem podkreślić, związanego z jego chorobą. No ale to cierpienie nie przeszkodziło mu pojechać do Kazachstanu, gdzie o mały włos nie spotkałby się z Cyrylem, który wizytę odwołał. I nie przeszkodziło watykańskiej dyplomacji starać się o spotkanie z Xi Jinpingiem które to chińska dyplomacja odrzuciła. To nie Watyka. Watykan się starał, Watykan, chińska dyplomacja odrzuciła, a potem jeszcze w taki klasyczny bardzo sposób wschodniej dyplomacji, żeby poniżyć swojego rozmówcę, no wypuściła przeciek o tym, że papież bardzo chciał, ale Xi Jinping nie miał czasu. No i potem była znowu wypowiedź, że no tu choroba, że tu stan i pielgrzymka do Bahrajnu. Rzeczywiście między Kazachstanem a Bahrajnem pojawiła się też taka wypowiedź papieża, że on jednak rozeznał, że ta pielgrzymka na tym etapie nie jest możliwa i nie jest potrzebna i mogłaby tylko zaszkodzić, bo uniemożliwiłaby wizytę w Moskwie. I znowu mamy do czynienia z kompletnie nieadekwatną wizją Moskwy, no bo jest bardzo proste pytanie, po co Władimir Putin? I patriarcha Cyryl mieliby zaprosić papieża do Moskwy. Czy jaki miałby być ich cel? Z perspektywy patriarchy Cyryla, który jest człowiekiem, jednym z bogatszych ludzi w Rosji, który ma przepiękne wille w Szwajcarii, jachty i zegarek za 40 tysięcy euro na ręku, no porównanie go z no jednak zupełnie innym osobowościowo. Papieżem franciszkiem, to jest śmierć w butach, no, to już porównywano kiedyś go z Janem Pawłem II i wszyscy się z niego śmieli. To by było bardzo podobnie. Słowa franciszka i słowa Cyryla byłyby nieporównywalne. No, do, z perspektywy Putina, który traktuje Cerkiew jako no, taki główny urząd ideologiczny, ośmieszenie własnego głównego urzędu ideologicznego jest ostatnią rzeczą, jakiej on potrzebuje. A pozwolenie na to, żeby Watykan stał się jakimś źródłem pokoju, także z perspektywy Moskwy jest pozbawione sensu, no, bo to no, nie o to chodzi w największym skrócie Putinowi. Więc ja nie wiem skąd nadzieja papieża, że on kiedykolwiek pojedzie do Moskwy, nie. natomiast no, to jest główny powód, dla którego nie jedzie do Kijowa. I powiedziałbym w ten sposób, symbolicznie to jest jeden z większych zarzutów, dlatego że ja mogę zrozumieć, Watykańską politykę. Mogę się z nią zgadzać albo nie. Ale jako analityk, także życie Kościoła, mogę, mogę spróbować ją wyjaśnić. Natomiast kompletnie jako katolik i jako analityk nie rozumiem, dlaczego papież, który tak dużą rolę przypisuje do gestów, nie ma świadomości, że gdyby pojechał na przykład do Buczy i uklęknął przy grobach ofiar, że gdyby spotkał się z żonami tam na miejscu, Zabitych mężczyzn. Przecież my wiemy, że Ukraińców też ginie bardzo wielu. Nie wiemy ilu, bo ostatnią rzeczą, która jest potrzebna ukraińskiej armii, jest powiedzenie, podanie tych danych i samej Ukrainie. Gdyby spotkał się z nimi, gdyby tam na miejscu ucałował ukraińską flagę, co zrobił zresztą w Watykanie, to jego przekaz symboliczny byłby czymś niezmiernie istotnym. To znaczy, to jest coś, czym papież Franciszek umie grać. I mówię grać nie w znaczeniu negatywnym, to znaczy w przestrzeni symbolicznej, i poli, przestrzeni symbolicznej i w polityce tego typu gesty mają swoje znaczenie. Kiedy papież upadał do stóp afrykańskim politykom i, i, i całował ich stopy, no to to był gest, który przyniósł skutki. To znaczy możemy się zastanawiać, czy on był odpowiedni, ale przyniósł skutki, to znaczy coś się zmieniło. Więc no, zupełnie nie rozumiem, dlaczego papież nie miałby zrobić czegoś, nie chcę powiedzieć podobnego, ale czegoś równie symbolicznego w Kijowie. I tego muszę powiedzieć, ani jako człowiek analizujący życie kościoła, ani jako człowiek wierzący, nie rozumiem, dlaczego do tego nie dochodzi. Ja sobie takie obrazki wyobrażam, myślę, że słuchacze również, pan redaktor też, jak, jak słyszymy. Papież nie wiem, ale służba komórka prasowa public relations Watykanu mogłaby przede wszystkim o takie obrazki prosić też. Mogłaby, ale wydaje się, że papież na tym etapie rzeczywiście nie chce pojechać do Kijowa. Pan Tomasz Terlikowski dzisiaj dla państwa w podróży jeszcze raz bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia!